to mi odpowiedział, bo nie wiedziałem jeszcze, czym Akcja Katolicka ma się zajmować, że tak powiem, po reaktywowaniu, bo wtedy pracowaliśmy nad statutem Akcji Katolickiej i działalność Akcji Katolickiej przede wszystkim określa, to jest organizacja, to jest stowarzyszenie, nie to, co my chcemy, tylko to, co zostało wypracowane i zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski. Pani prezes Krajowego Instytutu, która się mocno angażuje na rzecz uporządkowania wielu spraw naszej Akcji Katolickiej, właśnie czyni taką analizę, co w tym statucie należy poprawić, co ulepszyć. I w związku z czym wtedy nie można było powiedzieć panu, ja bym też nie odpowiedział, czy w zakresie działań takich społecznych Akcja Katolicka jest, ma możliwość zarządzać, czy nie. Dzisiaj pan odpowie z całym przekonaniem. Miałem to mówić w wykładzie, tylko że się na mnie krzyczeli, że za tym. Chciałem cały pasus opuścić, bo tu jest też dyskusja taka, proszę państwa, w Polsce i to mówią ludzie naprawdę ważni w Polsce i w Kościele, że Akcja Katolicka nie powinna angażować się w życie polityczne. To jest błędne, bo na podstawie Soboru Watykańskiego II miejscem dla ludzi świeckich zaangażowanych w apostolat społeczny jest ekonomia, polityka i kultura. I ludzie świeccy powinni, wyrazem tego, że powinni, nigdy nie powinniśmy z tego rezygnować, mnie nie wolno jako księdzu. Państwa to jest obowiązek angażowania się na szczeblu parafialnym, gminnym, sołectwa, gminy, starostwa i potem wyżej w parlamencie. My dzięki Bogu mamy w tej chwili, pani prezes łaskawie mnie poprawi, 23 parlamentarzystów wywodzących się z Akcji Katolickiej. Państwo wiecie, że prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji, gdzie jestem asystentem, jest prezesem Instytutu Diecezjalnego. Biskup nadal chce, mimo że jest senatorem, poszedłem na rozmowę z księdzem biskupem, on jest senatorem. Czy ma? Tak, ja sobie życzę, żeby on był. Dopóki on zechce, nie będzie. I odnowił mu teraz tą dalej działalność jako szefowi naszego instytutu. Także jak najbardziej, proszę pana, ja pytam nieraz na spotkaniach, kto jest w Radzie Gminnej, kto jest gdzieś tam w Radzie Powiatowej. I my jesteśmy po to, żeby tych ludzi umacniać, żeby ich dobrze formować, żeby oni dobrze misję swoją spełnić. O czym muszą pamiętać? Bo znowu powiecie, że za długo. Więc o czym muszą pamiętać? Proszę państwa, muszą pamiętać o tym, że choć bezpośrednio Akcja Katolicka nie jest stowarzyszeniem politycznym, to trzeba zawsze pamiętać. Oni nie działają w imieniu Akcji Katolickiej. Obojętnie gdzie działają. Oni są członkami Akcji Katolickiej, choć nie działają w imieniu Akcji Katolickiej. Nie mogą się powoływać na Akcję Katolicką, bo Akcja Katolicka nie ma swoich senatorów czy posłów. To jednak zawsze powinni pamiętać, że angażują autorytet Akcji Katolickiej, kiedy właśnie występują publicznie. I to jest odpowiedzialność, jaka spoczywa na pośle, czy na radnym, czy na senatorze. Że on musi wiedzieć, że jak powie głupio, to mu będą mówili, ale pan jest w Akcji Katolickiej. Albo pan jest prezesem parafialnego działa. Pan tak mówi i pośrednio angażuje także autorytet Kościoła, bo jest ochrzczony. Jak mówi w sposób nieodpowiedzialny, to ponosi także odpowiedzialność moralną. Pani pytanie przypomniało mi mojego znajomego, nieżyjącego już nieochrzczonego profesora Romana Zimanta, który komentując problem Razdiego, czyli tego pisarza muzułmańskiego, na którego ekstremiści muzułmańscy wydali wyrok śmierci, prawda? Napisał, że nasza kultura znalazła się w takim momencie, że staliśmy się niezdolni nawet zaprotestowania bluźnierstwa. Ja tak mocno podkreśliłem, że ten mój znajomy był niewierzący, prawda? I dla mnie jest rzeczą oczywistą, że do tego nie trzeba być katolikiem, żeby protestować przeciwko takim zjawiskom, przeciwko wynoszeniu do kategorii sztuki, prawda, jakichś bezeceństw zwyczajnych. Natomiast sądzę, że z
zgadzam się z panią z tym, że katolicy szczególnie powinni na to reagować, prawda? Proszę państwa, ja jeszcze to powiem, jeżeli ksiądz profesor mi pozwoli, mianowicie, a nie rozumiem, więc proszę państwa, dlatego, że to jest bardzo interesujące. Nie chcielibyśmy, że tak powiem, wskazywać innym, co oni powinni zrobić. Róbmy to, co myśmy powinni zrobić. Tak się utarło kiedyś pojęcie, wydamy orędzie, problemu nie będzie. Że jak biskupie wydadzą orędzie, to problemu nie będzie. Będzie problem. Dlatego biskupie, ja bardzo jestem przeciwny temu, że ludzie wierzący, angażujący się apostołów, krytykują biskupów i przychodzą do mnie, a czemu nie ma takiego, bo kto sobie ubzdurza, to chce, żeby orędzie od razu było biskupem. Nie. Uszanujmy, oczywiście biskupi wiedzą, co robią i dlatego ich wola dla nas jest obowiązująca. Nie chcielibyśmy wszystkiego rozwiązywać przez jakieś listy pasterskie czy orędzia, to nie jest ten czas. Dzisiaj trzeba samemu apostolsko działać i wiemy, że pani dobrze wiedziała, jak stawiała pytanie, że katolicy nie mogą się zgodzić na takie przedstawienia jak ludzie. To jest jasne. Nikt się z nas nie powinna rozumieć. Pan jest kościół, gdzie jest biskup, więc gdy chodzi o podsumowanie tego kongresu, to bardzo prosimy księdza biskupa Wiesława Szlachetkę, biskupa Pomorskiego, archidiecezji gdańskiej o dopełnienie tego wszystkiego, czego byliśmy świadkami przez te kilka godzin. Szkoda, że tak krótko. Ale chcę zapewnić naszych dostojnych księży profesorów, prelegentów dzisiejszego kongresu, że żadne słowo wypowiedziane w tym audytorium nie upadło na ziemię. Serdecznie w imieniu księdza arcybiskupa metropolity gdańskiego dziękuję za obecność i za podzielenie się mądrością, ogromną wiedzą, zwłaszcza za te spostrzeżenia, które mnie bardzo umocniły i rozświetliły. Księdzu profesorowi Stanisławowi Wilkowi bardzo dziękuję za to spostrzeżenie dotyczące pogaństwa, że są dwa oblicza pogaństwa. Pogaństwo, które jest taką religijnością prymitywną, zawobonną i pogaństwo walczące z Bogiem i z przejawami religii. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, na które trzeba zwrócić uwagę i warto mieć to także w swojej wiedzy. Księdzu doktorowi Krzysztofowi Czapli bardzo serdecznie dziękuję za to spostrzeżenie. Mianowicie, że po poświęceniu świata sercu, niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny, inicjatorzy wojny zaczęli ponosić klęski wspomnienia i święta ku czci Matki Bożej. Bardzo ciekawe takie teologiczno-historyczne spostrzeżenie. Księdzu profesorowi Jackowi Saliowi serdecznie dziękuję za tę zachętę, że warto szukać sprzymierzeńców, takich wyznawców prawdy absolutnej, dobra absolutnego, także wśród ludzi będących poza Kościołem. Bardzo trafna, cenna uwaga na nasze czasy. Serdecznie dziękuję. A przy okazji dziękuję za rekolekcje, których słuchałem, będąc klerkiem. Były to rekolekcje wielkopostne. I do dnia dzisiejszego pamiętam, tematami tych rozważań były warunki sakramentu pokuty. Do dnia dzisiejszego pamiętam i stosuję się do tych wskazań. Księdzu profesorowi Tadeuszowi dziękuję, a jest Bóg. Chodzi tutaj księdza profesora Tadeusza Guza. Tak się odmienia się nazwisko. Otóż bardzo serdecznie dziękuję za to świetne spostrzeżenie, że wraz z wcieleniem
zaczęła się nowa cywilizacja, która nigdy nie upadnie, wręcz przeciwnie, zmierza do pełni rozwoju, który będzie Boże Królestwo. Bardzo ciekawe spostrzeżenie i to, które mnie osobiście niezwykle urzekło, mianowicie, że to Bóg stworzył Polskę. Dotychczas o tym zupełnie nie wiedziałem. Dziękuję również za te pochwały wygłoszone pod adresem ludów nadbałtyckich. A muszę zaznaczyć, że te ludy bardzo lubią pochwały. I księdzu profesorowi Tadeuszowi Borówce bardzo serdecznie dziękuję za te spostrzeżenia, które mnie osobiście tak dotknęły. Mianowicie, że Akcja Katolicka to stowarzyszenie osób świeckich, które realizują cele i zadania Kościoła. I co jeszcze? Jeszcze jedno spostrzeżenie. Ja mam zupełnie inne zdanie, chociaż się na tym nie zastanawiałem, to w świadomości zupełnie inaczej to wyglądało. Mianowicie, że kapłaństwo hierarchiczne nie jest gwarancją większej świętości niż kapłaństwo powszechne. W mojej świadomości jakoś to inaczej wyglądało i teraz nastąpiła pewna rewolucja. Dziękuję również pani prezes Akcji Katolickiej w Polsce, pani Urszuli Furtak, za słowo wprowadzenia, które nas skutecznie zdyscyplinowało. Dziękuję również z seminarium, z rektorem na czele. A trzeba muszę zaznaczyć, że klerycy uczestniczyli w tym kongresie nie dlatego, że musieli, ale dlatego, że chcieli. Skoro jesteśmy tutaj, jestem przy mikrofonie, to na zakończenie pomódlmy się, bo do takiej modlitwy zostaliśmy zachęceni tym ostatnim wykładem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Święty Wojciechu, módl się za nami. Błogosławiony Bronisławie Komorowski, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję. Jest Pan Radził. Bardzo dziękujemy. I jeszcze Pan Prezes. Zamknięcie. Nim zakończymy to nasze dzisiejsze wydarzenie, ten dzisiejszy kongres, chcielibyśmy w imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi, który zawsze z nami jest, zawsze wspiera Akcję Katolicką. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym czcigodnym prelegentom, wszystkim naszym gościom, wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się w jakikolwiek sposób organizacyjny do przygotowania tego dzisiejszego kongresu, pierwszego kongresu Akcji Katolickiej. Także wszystkim i członkom, i sympatykom z całego serca dziękujemy. Pragnę również wyrazić bardzo moje serdeczne podziękowania księdzu doktorowi Maciejowi Kwietniowi za prowadzenie tego kongresu. I chcę również bardzo serdecznie podziękować patronom medialnym tego wydarzenia, redakcji Gościa Niedzielnego, redakcji naszego dziennika, która zawsze wspiera też Akcję Katolicką, Radiu Maryja, Telewizji Gdańsk, programu trzeciego, naszego lokalnego, Radio Plus, to na ręce księdza dyrektora składam te podziękowanie. I bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie też materialne tego kongresu Fundacji PZU i Fundacji Sterczyka. Wszystkim szczęść Boże i tym osobom, które nie są jeszcze w akcji, a które dzisiaj uczestniczyły w tym kongresie, zapraszamy do naszych działań i jesteśmy otwarci i zachęcamy też wszystkich innych. Bóg zapłaci.